Co prawda Greotron zakończyła się dopiero co, bo w 2019 roku, ale HBO to wcale nie przeszkadza pracować bardzo ciężko, już od kilku lat, nad znalezieniem kolejnego globalnego hitu. Takiego serialu, który, podobnie jak Greotron, byłby w stanie zgromadzić przed telewizorami grube miliony Osób pracują z jednej strony nad prequelami Greotron, z drugiej strony inwestują w Westworld, które też właśnie było planowane jako taka nowa Greotron, ale do tej pory jakoś nie chwyciło i wcale niekoniecznie chwyci w kolejnym sezonie. I właściwie można było powiedzieć, że HBO nie za bardzo się udało, dlatego że ani nie ma żadnego takiego serialu, ani raczej się na to nie zanosi aż do 4 listopada, kiedy na HBO GO zadebiutował pierwszy odcinek His Dark Materials, czyli po prostu Mrocznych Materii, czyli ekranizacji słynnej sagi, fantazy autorstwa Filipa Pullmana. I wiecie co wam powiem? Mam wrażenie, że HBO jednak się udało. Oczywiście początki zawsze są trudne. Po jednym odcinku trudno jest bardzo też powiedzieć, czy coś będzie hitem, czy nie będzie hitem na 100%. My na szczęście widzieliśmy 4 z 8 odcinków. Mieliśmy to szczęście, że obejrzeliśmy pół pierwszego sezonu. I możemy Wam zdradzić coś więcej na temat tej produkcji, i przede wszystkim możemy Wam powiedzieć, czym mroczne materie nie są. Nie są tym samym, czym był film Złoty Kompas z 2007 roku, czyli nieudaną ekranizacją prozy Pullmana. Absolutnie to są zupełnie różne produkcje. Wiem, że wiele osób się obawia tego podobieństwa. Wiem, że wiele osób wręcz nie chce i boi się sięgnąć po serial właśnie w obawie przed rozczarowaniem, jakim okazał się film, ale nie macie się czego obawiać. Tak się składa, że pierwszy odcinek Mrocznych Materii widziałam w kinie na dużym ekranie i ogólnie polecam, to jest serial zrealizowany. Tak że można go spokojnie oglądać w kinie i tutaj właśnie miałam pierwsze skojarzenie, że mroczne materie nie tylko mają zająć miejsce po grze o tron, ale wręcz posługują się tymi samymi środkami. Jedna z pierwszych scen odcinka, czyli scena wyścigu Lyra i Rogera, to wypisz wymaluj scena z pilota Gryotron, kiedy mały brand wspinał się na mury Winterfell. Muzyka, praca kamery, cały klimat są tutaj bardzo podobne, mimo że mamy tutaj przecież zupełnie inny świat, a sam serial ma dużo bardziej familijny charakter niż ekranizacja sagi George'a R.R. Martina, która od samego początku była bardzo przerażająca. Trilogia Filipa Pulmana, na której oparto scenariusz serialu HBO, to materiał niesamowicie plastyczny i idealny wręcz, żeby go zaadaptować w formie właśnie takiego serialu, takiej sagi, ale i bardzo pechowy. Wszystko przez to, że zawiera on w sobie elementy, które. Uznano w pewnym momencie za antychrześcijańskie. Po prostu nie spodobał się organizacjom religijnym i zaczęto robić wokół niego bardzo dużo negatywnego szumu, niczym swego czasu, na przykład wokół Harry'ego Pottera, który był oskarżany o to, że propaguje czarną magię i satanizm. W przypadku mrocznych materii problem był jednak poważniejszy, bo Pullman zbudował uniwersum, w którym źródłem zła i ucisku jest tak zwane magisterium. Potężna organizacja, łudząco przypominająca kościół hierarchiczny. Głównymi bohaterami sagi są nastolatkowie Lyra Belacła oraz Will Perry, którzy podróżują przez niezwykłe krainy i światy równoległe, uciekając przed tymi, którzy chcą kontrolować ciała i dusze swoich poddanych. Te ostatnie przybierają, przynajmniej w świecie Lyry, formę zwierząt, tzw. daimonów. Które są nieodłączne ze swoimi ludźmi i wyglądają na przykład tak. Trylogia Pullmana ukazała się w 1995 roku i do teraz sprzedała się łącznie w przeszło 18 milionach egzemplarzy, a także została przetłumaczona na ponad 40 języków. Wydawałoby się, że to jest idealny materiał na ekranizację. Jak już zresztą mówiłam, ale Pullman miał ogromnego pecha. Ten film z 2007 roku, pod tytułem Złoty Kompas, pozostawił bardzo duży niedosyt. Strasznie rozczarował widzów. Z wielu powodów, dlatego że starano się w pewnym sensie złagodzić ten kontrowersyjny wydźwięk filozoficzny, co sprawiło, że film nie tylko został skrytykowany przez organizacje chrześcijańskie, ale również przez fanów książki, którzy po prostu odczuli, że wydźwięk został totalnie spłaszczony. Poza tym film był infantylny, pospieszny, totalnie nijaki i nie pomogły mu nawet takie gwiazdy jak Daniel Craig czy Nicole Kidman, którzy wystąpili w głównych rolach. Na szczęście serialowej wersji Mrocznych Materii od HBO obecność gwiazd pomagać nie musi, co oczywiście nie oznacza, że ich nie ma, dlatego że produkcje firmują swoimi nazwiskami Ruth Wilson oraz James McAvoy. W obsadzie, która jak na sagę przystało jest bardzo duża, nie brak innych znanych twarzy, jednak najważniejsze są dzieci obsadzone w głównych rolach, zwłaszcza 14-letnia Daphne Keane grająca Lyre. Oglądając ją na ekranie trudno się pozbyć skojarzeń z Maisie Williams, dlatego że te dwie aktorki są do siebie w pewnym sensie podobne, mają podobną charyzmę, podobnie przyciągają wzrok na ekranie, nie są też stereotypowymi takimi pięknościami z bajek, a także po prostu bardzo dobrze radzą sobie aktorsko. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to adaptacji powieści na język serialu podjął się Brytyjczyk Jack Thorne, który jest odpowiedzialny za wszystkie scenariusze. On jest wpisany jako główny scenarzysta wszystkich ośmiu odcinków pierwszego sezonu. Natomiast pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Tom Hopper, reżyser znany między innymi za Oscarową The Danish Girl. Całość to niezwykle złożona produkcja swoim rozmachem, przypominająca grę o Tron, chociaż zupełnie inna i pełna efektów specjalnych, takich nawet najdrobniejszych efektów specjalnych, co pochłonęło zresztą lwią część budżetu. Twórcy musieli nie tylko stworzyć ten alternatywny świat z wizji Pullmana, ale również zanimować każdego najdrobniejszego, najmniejszego, nawet Daimona. I tutaj fun fact z planu, podobno aktorzy grali Takimi misiami, znaczy oni grali po prostu z pluszakami, żeby wywiązała się między nimi więź emocjonalna. Dopiero później w postprodukcji te pluszaki były zastępowane przez animacje komputerowe, ale wygląda to ostatecznie świetnie i rzeczywiście czuć, że jest pewna emocjonalna relacja między daimonami a ludźmi. HBO musiało być bardzo pewne swego, skoro zanim jeszcze serial wystartował na dobre, dało zielone światło kolejnemu drugiemu sezonowi, co podobno wynika z faktu, że dzieci na planie dorastają bardzo szybko, a tutaj chodzi o to, żeby one się zbytnio nie zmieniły. W związku z czym już w tym momencie trwają zdjęcia. Nie myślcie sobie jednak, że mroczne materie mają potencjał na na przykład 10 sezonów. Co to to nie, już na samym początku zaznaczono, że powstaną trzy sezony. Każdy sezon będzie po prostu ekranizacją jednej z części trylogii Pullmana. Serial ma więc stosunkowo mało czasu, żeby udowodnić, że jest godnym następcą gry O Tron. Pamiętajmy, że grze o Tron ten hype budował się naprawdę przez długie, długie lata. A tutaj musi być naprawdę bardzo szybko, bardzo duży hit, ale liczę na to, że jest szansa, liczę na to, że jest potencjał, bo to, co widzieliśmy, było po prostu fantastyczne, niesamowita, fantastyczna przygoda. I ciekawa jestem, co wy sądzicie na temat tego serialu. Wiem, że wiele osób wyrażało zachwyty. Więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, piszcie co sądzicie i czy czytaliście książkę. Oczywiście, to też jest dosyć istotne. Jeżeli podobała Wam się dzisiejsza recenzja, to dajcie lajka like naszemu Daimonowi Stefanowi. Możecie też zostawić suba, jeżeli nas jeszcze nie subujecie. Wpadnijcie też na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.